Panie i panowie posłowie, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21 porządku dziennego. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012, druk nr 1387, wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, druk nr 1466. Proszę o zabranie głosu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana Stanisława Dąbrowskiego, w celu przedstawienia informacji. Bardzo proszę, panie prezesie.